No i pora, żebym się obudził. Tak, święta, święta idą, ale Wielkiej Nocy, a nie Bożego Narodzenia, jak powiedziałem przed piosenką Chucka Berry'ego, to rzeczywiście, nie wiem, może tęsknię, nie, już nie tęsknię, cieszę się wiosną, a wiosna, proszę Państwa, dopiero ma przyjść i to właśnie na święta Wielkiej Nocy. Wielka Noc ma być bardzo ciepła, 20 stopni, po 20 stopni na Mazowszu, może nawet ciut wyżej, to będzie idealna pogoda i na święta, i potem na lany poniedziałek, jak znalazł, więc to, co było za nami chłodne, to teraz zmieni się w odrobinę ciepła, no, z czego przynajmniej ja będę się bardzo, bardzo cieszył. Nie wiem, czy się cieszą zwolennicy walki ze zmianami klimatu, bo pewnie znowu będą artykuły, że planeta płonie i trzeba ją czym prędzej gasić. Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Nie bez kozery o tych temperaturach powiedziałem, bo my się Zielonym Ładem też zajmiemy, ale najpierw jeszcze przypomnę, że Państwo nas słuchają dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych patronów na patronite.pl/radiownet, bo bez patronów Radia Wnet by nie było i te rozmowy by nie było, nie byłoby pytania o Narodowy Bank Polski dzisiaj o godzinie 12. Platforma ma pokazać konkretny wniosek, ma pokazać podpisy pod wnioskiem w sprawie Trybunału Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wniosek będzie złożony o godzinie 12 w Sejmie. Co to dla polskiej gospodarki, dla złotego oznacza? No, wszelkiego typu działania, które podważają prowadzoną politykę pieniężną, a przede wszystkim biją bezpośrednio w prezesa Narodowego Banku Polskiego, a pośrednio również wszelkie decyzje Rady Polityki Pieniężnej, no, w moim przekonaniu są niezwykle nierozsądne i bez względu na to, jaką narrację polityczną się przyjmie, w praktyce trzeba się liczyć z konsekwencjami, tym bardziej jak płyną informacje ze świata, z poszczególnych banków centralnych, a już przede wszystkim z Europejskiego Banku Centralnego, to ci przywódcy tych banków, przewodniczący tych banków, prezesi tych banków wyraźnie wskazują na niebezpieczeństwo tego typu działania i jednoznacznie mówią, że się temu procesowi przeciwstawiają. A w Polsce zabawa trwa. Ja rozumiem, że ktoś ma odwagę podejmować ryzyko, tylko problem polega na tym, że drodzy politycy podejmują ryzyko na naszych portfelach, na polskim złotym, na bezpieczeństwie gospodarki. Były już ruchy zadziwiające na polskiej walucie, polskim złotym i teraz może się okazać, że rozpoczną się działania spekulacyjne. Ja to zastanawiam się w ogóle nad całym trybem. No wyobraźmy sobie, rzeczywiście prezes jest stawiany przed Trybunałem i wówczas jest zawieszony. I teraz co się dzieje dalej? Kto przyjmuje obowiązki? Co się dzieje dalej? Czy można powołać następnego prezesa, skoro powołuje Sejm, ale na wniosek prezydenta? Czyli de facto mamy klincz. Czy ktoś chce stworzyć warunki, w której przez półtorej roku będziemy w Polsce mieli działanie bez prezesa Narodowego Banku Polskiego? Czyli chcemy mieć wysłany sygnał do inwestorów zagranicznych o jakiejś hucpie i totalnym bałaganie? Czy kolejna instytucja, bo to jest przykład działania polityków, którzy uznają, że w każdą instytucję można rozwalić, każdą instytucję można zdemolować dla zasady, dlatego że 8 lat poprzednich im nie odpowiada. To jest ciekawe, bo 45 lat komuny im odpowiadało, a 8 lat Prawa i Sprawiedliwości, bez względu na to, czy ktoś jest zwolennikiem, czy ktoś jest przeciwnikiem, to jest 8 lat pracy i działania Rzeczypospolitej. I można oskarżać poszczególne osoby za działania, ale wtedy, kiedy nie jest to niebezpieczne dla instytucji i systemu. Jeżeli jest to niebezpieczne dla instytucji i systemu, to jest głupota. Więc ja mam nadzieję, że ta hucpa polityczna, ona się zakończy tym, że oczywiście pokażą, złożą i zostawią, że półtorej roku nikt nie będzie tego ruszał do czasu, kiedy prezes nie zakończy swojej kadencji. A co później będzie robić, to już jest wasza sprawa. Ale chodzi o to, żeby nie w trakcie funkcjonowania, już nie mówiąc o tym, że mam nadzieję, że przed tymi zarzutami się po prostu prezes Glapiński obroni. Dlatego, że działania, które tam są opisywane, oczywiście można je sobie w różny sposób definiować. Można emocjonalnie to wszystko oceniać. Zresztą i na antenie Wnet wielokrotnie oceniałem bardzo krytycznie działania prezesa Glapińskiego, ale czym innym jest dyskusja i czym innym jest ocena i czym innym jest analiza, która bazuje na jakby
innej optyce w ocenie różnego rodzaju decyzji, a czym innym jest podważanie całej instytucji, czy też zaburzanie jej funkcjonowania, zdejmowanie podstawowej wartości, jaką jest niezależność Narodowego Banku Polskiego. No i to, co ważne, oczywiście niezależności samego prezesa, bo to jest ryzykowne, to co się dzieje, dlatego że każdy następny prezes będzie miał teraz na sobie odium ryzyka związanego z tym, że pojawi się jakaś większość, która będzie twierdziła, że może go obalić w trakcie. Tego w historii nawet Rzeczpospolitej nigdy nie było, więc ja nie wiem, co się dzieje, w głowach polskich polityków obecnych rządzących się ujawniło. Ja rozumiem zemstę jest teraz zemstę, bo kipią zemstą, zostali w ich przekonaniu tak poniżeni, że już po prostu wszystko muszą zdemolować. Tylko pytanie, co będzie dalej? Co dalej? To znaczy drzwi zamkniemy, spalimy wszystko, chałupę, że strażacy nawet nie zdążą przyjechać. Dla satysfakcji będziemy popiół oglądać? Nie wiem. Nie rozumiem. Panie doktorze, a z drugiej strony jest tak, że można było krytykować pana prezesa Glapińskiego. Wielu to robiło także ja za jego konferencję. Ja też robiłem, pan doktor też za jego bardzo swoisty styl prowadzenia komunikacji z mediami, ale z drugiej strony jak się patrzy na wypowiedzi, na ich realizację, no to akurat prezes Glapiński miał rację. Jak się prześledzi, co mówił o inflacji, o tym, jaka ona będzie, jak będzie wyglądać, to... Znaczy, jak odejmie narrację, która była swoistą narracją i taką niezwykle barwną i oczywiście nieprzystającą do godności prezesa. I się wyciśnie same fakty, to one się sprawdzą. Wyciśnie się same fakty i to, w jaki sposób prowadzona była decyzja Rady Polityki Pieniężnej, to jest najważniejsze. Znaczy, drodzy państwo, każdego z nas można oceniać w różny sposób różnego rodzaju działania i ktoś może nie być przyjemny, przychylny, radosny, tak jakbyśmy sobie chcieli, może być rubaszny, może być, różne rzeczy mogą być. Tylko pytanie, czy to, że ktoś by podejmował decyzję w sposób odpowiedni dla skarżących, czyli zachowywał się w sposób dostojny, tak jak oni sobie to wyobrażają, ale popełniłby błąd związany z zarządzaniem systemem i dzisiaj mielibyśmy katastrofę, to by było dla nich bardziej atrakcyjne. Znaczy, ja to rozumiem. Znaczy, rozumiem polityków, którzy co do zasady negują i co do zasady uznają, że sukces decyzyjny jest niemożliwy. To znaczy w tym zakresie rozwiązanie staje się całkowicie niezasadne. Znaczy to, co zostało też powiedziane ostatnio przez ministra Bodnara, który był bardzo rozgoryczony tym, że w Pegasusie procedury zostały zachowane. To znaczy, że wszystko zostało zrobione za zgodą sądu. To było dla niego szokujące, znaczy, dlatego że co do zasady powinno to łączyć się ze złamaniem prawa. Ja też będę oczekiwał wszelkich działań sądowych, które wobec prezesa Glapińskiego staną zastosowane, czy prokuratorskich, czy ocennych. I potem się okaże, że po pierwsze nic się nie wydarzyło i ostatecznie nie miało to wpływu na politykę pieniężną. Zostanie ten człowiek uniewinniony i wtedy będzie rozgoryczenie, stwierdzenie, no tak, no zobaczcie państwo, i on to robił zgodnie z procedurami, zasadami. Znaczy, skala oczekiwań, szukania argumentacji, dewastacji państwa w sytuacji i rozgoryczenia w sytuacji, kiedy tego nie można znaleźć, jest niesamowita. To znaczy, co do zasady, politycy obecnej koalicji uznali, że tak jak powiedziałem, te 8 lat było degrengoladą i co do zasady chcą to udowodnić. I są niezwykle rozgoryczeni w sytuacji, kiedy okazuje się, że tak się nie działo. Czyli okazuje się, że zastosowano procedury, okazuje się, że nic takiego nie stało się. Zresztą widzimy to w kolejnych pracach komisji śledczych, które jak tak się przyjrzymy, to drodzy państwo, tam z tego nic nie wynika. To znaczy jest zabawa, jest promocja, jest pojawienie się nowych polityków, którzy próbują sobie zbudować wizerunek na poszczególnych komisjach, ale ja nie widzę sytuacji, w której zgłaszano by wnioski prokuratorskie, rozpoczynałyby się dochodzenia, nie wiem, no działoby się coś, co kończyłoby się potencjalnie skazaniem kogokolwiek. To znaczy będziemy mieli bicie piany, jeszcze raz bicie piany, tylko w komisjach śledczych to mnie w ogóle nie interesuje, ale to, co się dzieje wobec Banku Centralnego,
realnego jest niesamowicie niebezpieczne, bo polski złoty jest w ekosystemie światowego pieniądza i zabawa w tym zakresie spowoduje też rykoszetem uderzenia w poszczególne gospodarki z nami powiązane i te, które dokonują z nami handlu. Straty w tym momencie, oczywiście ktoś bagatelizuje się, mówi, ale zobaczcie, tam na kursie nie ma ruchu, nawet w cenach obligacji. Dziś, jak będziecie dalej cisnąć tą sytuację, jak dalej będziecie podejmować działania absurdalne, to stworzycie wizerunek państwa niestabilnego w wymiarze polityki pieniężnej. Ale ja mogę spodziewać się, jakby w którym kierunku to idzie i czego tak naprawdę to dotyczy. No, jest presja na to, żeby zrobić w Polsce, przyjąć w Polsce euro. No bo zasada jest prosta, gdzieś tam część polityków oszalała w tym zakresie i chce dalej utracić suwerenność Rzeczpospolitej, czyli oddać politykę pieniężną. I teraz, proszę państwa, przypomnijcie sobie, co się dzieje na 2 lata przed przyjęciem euro. Trzeba włożyć walutę w taki korytarz niezmienności wyceny waluty. Wtedy trzeba waluty bronić, no bo bank centralny będzie atakowany, czy waluta będzie atakowana przez spekulantów w tym zakresie, którzy będą wiedzieć, że bank centralny musi przez 2 lata bronić tego pasma wyceny waluty. Co się będzie działo z rezerwami, drodzy państwo? Tak zwany ten co się będzie wówczas działo, panie redaktorze, z rezerwami? Te rezerwy będą używane. Czyli my rezerwy wytracimy, rezerwy walutowe, rezerwy złotowe na obronę. One zostaną przejęte. One zostaną przejęte przez tych, którzy będą realizować działania spekulacyjne. Obudzimy się z pustym bankiem centralnym, z pustymi rezerwami, ze satysfakcją gotowości do wejścia do strefy euro. Drodzy państwo, to jest szalone. To znaczy to, co dzieje się i w kontekście Zielonego Ładu, i w kontekście polityk wspólnotowych, które są nakładane na Rzeczpospolitą. I teraz w kontekście kolejnego zabrania kolejnej polityki, jaką jest polityka pieniężna, drodzy państwo, to jest totalna próba, znaczy nie próba, to jest działanie świadome, związane z atakiem na suwerenność i ograniczanie tej suwerenności. Polska staje się państwem całkowicie niesuwerennym, a co najgorsze, tą suwerenność nie tracimy ze względu na działania zewnętrzne, tylko wewnętrznie część Polaków pracuje intensywnie, żeby osłabić suwerenność. Znaczy w normalnych warunkach, drodzy państwo, byśmy nazywali to zupełnie inaczej, ale oczywiście u nas... Ale jak zdradą, to jest... Panie redaktorze, za chwilę to Bartoszewicz pójdzie do więzienia za mowę nienawiści. Także proszę nie kusić, bo tutaj... Język, który się nasuwa, jest tak ostry, a... działania i zachowania władzy są tak nieprzewidywalne, drodzy państwo, że ja dziękuję bardzo serdecznie. Ja zakładam, że każdy mądry i inteligentny człowiek wie, o czym mówimy, ale dziękuję za to, żeby poddawać się presji i ocenie tych wszystkich, którzy uznają, że stanęli na piedestale mądrości, uznają, że wszyscy my, normalni Polacy, to jesteśmy idiotami, masą, którą można plastycznie obracać i można, nie biorąc pod uwagę żadnych naszych ocen, realizować działania. Ja bardzo często słyszę od polityków obecnej koalicji, że oni dostali pozwolenie na wszelkie działania, bo to jest wynik wyborczy. Drodzy państwo, każda z tych partii, która tworzy koalicję, nie dostała więcej niż 50% głosów naszych. Każda z nich dostała śladowe ilości po stworzeniu kupy z siebie, czyli zebrali się do kupy, to bardzo ładne słowo, które odzwierciedla też jakość tego wszystkiego, co się dzieje, połączyli siły i obalili w tym momencie największego przeciwnika dla siebie PiS. I teraz wyciągają z wszelkie głupoty, rzucają pomysły i twierdzą, że my na to im daliśmy prawo. Nie, drodzy państwo, każda dzisiaj decyzja, nic takiego nie działo się w kampanii wyborczej, nikt na ten temat nie dyskutował, nikt nie analizował, nikt nie poddał ocenie tych wszystkich głupich pomysłów, które są dzisiaj przedstawiane, a były głupsze pomysły stawiane, a nie realizowane, na przykład benzyna za 5 zł, na przykład to, że premier mówił o tym, że rolnicy ogromnie tracą na zbożu z Ukrainy i w ogóle to jest absurdalne, żeby zagrażające dla życia zboże trafiało na rynek polski. Te słowa padały i okazuje się, że one nie mają żadnej wartości, mają wartość słowa, które dzisiaj są tworzone i wymyślane i narracja jest tworzona, że my na to daliśmy zgodę. Ja zadaję pytanie, gdzie są referenda w tym zakresie? Tak, referendum w kontekście Zielonego Ładu. Tak, domagam się referendum w kontekście Zielonego Ładu, natychmiastowego zobowiązania rządu Rzeczpospolitej, parlamentu Rzeczpospolitej, prezydenta Rzeczpospolitej do wypowiedzenia
Zielonego Ładu i pakietu klimatycznego. Natychmiast, natychmiast również wypowiedzenia wszelkiego posłuszeństwa w wymiarze z decyzji Komisji Europejskiej, które nakładają na nas obowiązek funkcjonowania w relacji otwarcia gospodarki gospodarką ukraińską. Nałożenia natychmiast ceł antydumpingowych, takie jakie były w momencie, kiedy wojna na Ukrainie, drodzy Państwo, a nie w Ukrainie, i proszę do jasnej cholery wziąć słownik języka polskiego i zacząć mówić po polsku, bo inaczej to tracimy wszystko, drodzy Państwo. Panie Niech wybierzcie doktorze, się wreszcie do biblioteki i zobaczcie słownik języka polskiego. Od lingwistyki wróćmy do ekonomii, bo chciałem zapytać jeszcze pana doktora. Jedna uwaga tylko, coś co mnie akurat uderzyło, to jest kariera pani Tyrowicz, to ekonomistka, która zasiada w Radzie Polityki Pieniężnej. Mistrz intelektu i mistrz ekonomii. Bo wszelkie jej propozycje, gdyby były realizowane od początku, doprowadziłyby do totalnej katastrofy Rzeczypospolitej. I zobaczcie Państwo, atakuje się człowieka, który swoimi działaniami, bez względu na to, w jakiej formie to prezentował, ostatecznie doprowadził do ustabilizowania polskiego złotego. A nie mówi się nic o człowieku, czyli pani Tyrowicz, która wymyślała dyrdy mało, opowiadała głupoty, zaprzeczała wszystkim decyzjom, które były podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej, i twierdzi się, że ona jest doskonałym ekonomistą. Gdyby iść jej logiką, jej działanie, drodzy Państwo, byłaby katastrofa gospodarcza. To dajcie, droga koalicjo, nagrodę dla niej, podwyżkę, awansujcie i zgłoście ją do Nagrody Nobla. To znaczy, to jest coś, co jest tak irracjonalne. Ja zakładam, że to jest wasza kandydatka. Ale to jest w ogóle ciekawe, także medialnie, bo pani Tyrowicz, wybrana przez większość senacką, czyli obecną także większość rządzącą, mówiła jeszcze parę miesięcy temu, że inflacja wróci do celu dopiero w drugiej połowie roku 2025. Dzisiaj pani Tyrowicz mówi, inflacja za marzec może być nawet niżej niż 2,5%, czyli poniżej celu, i jakby nikt tego nie sprawdza. I ta pani dalej przychodzi do mediów, dalej się wypowiada, dalej daje prognozy i wszyscy to publikują. Nie rozumiem. Zakładam, że jest w koalicji silnym kandydatem na prezesa Narodowego Banku Polskiego. No to, drodzy Państwo, módlmy się. Naprawdę. Jeżeli za półtorej roku, a może szybciej, jeżeli będą hucpę robić i będą wywalać bank centralny z fundamentów, powołają tego typu decydenta, no to, drodzy Państwo, zobaczymy tak naprawdę, co się będzie działo. Tak, to jest zadziwiające. Zadziwiający jest brak krytyki ze strony mediów. Ja zastanawiam się, czy w ogóle media poza takimi stacjami jak Radio Wnet, gdzie wy krytycznie podchodzicie i jeżeli ktoś głupoty gada, to mówicie o tym, ktokolwiek podejmuje jakokolwiek dyskusję i narrację negującą głupoty, które były opowiadane. Znaczy, naprawdę, ja zadaję pytanie, gdzie są te piękne, mainstreamowe media, które tak tłumaczą Polakom prawdę, sprawiedliwość, wszystkie wartości. Gdzie wy jesteście z prostym pytaniem? Dlaczego człowieku bez kompetencji, opowiadając dyrdy mały, nie bierzesz odpowiedzialności? Jeżeli ktoś jest w Radzie Polityki Pieniężnej i tyle razy pokazuje swoją niekompetencję, powinien z tego zrezygnować. Ja domagam się rezygnacji tej pani z Rady Polityki Pieniężnej, skoro wszystkie jej propozycje były nietrafione. To jest niesamowite. To rzeczywiście będzie ciekawe. To już na koniec, chociaż rezygnacji nie będzie, a być może będzie awans. Myślę, że to będzie ta osoba. Nie, która... będzie. Przecież trzeba wymasować i awansować. Przecież ona była słuszna politycznie. Czyli robiła dokładnie kampanię antyprezesowi Glapińskiemu i antydecyzjom Rady Polityki Pieniężnej w takiej narracji, jaka była oczekiwana przez tych wszystkich, którzy byli w opozycji, i tych wszystkich, którzy są teraz w koalicji. Więc jest święta dla niej. Zostanie wyniesiona na ołtarze i nagrodzona. Może nawet wysłaniem jej do, jak nie na prezesa Narodowego Banku Polskiego, to do Parlamentu Europejskiego jako kandydata, bo to jest taki model podziękowania przez koalicję dla wszystkich zasłużonych, którzy zrealizowali podstawy sukcesu wyborczego. 7:57, to my już o Zielonym Ładzie dzisiaj, panie doktorze, nie... Szkoda. A szkoda, ale to namówię pana na następną rozmowę. Może... Ja mam nadzieję, że jeszcze przed świętami, panie doktorze. A to skoro pan doktor tak się ofiaruje, ja się nawet domagam. My to może w czwartek się spotkamy i poznajemy tylko o Zielonym Ładzie. Doktor Artur Bartoszewicz... To już jesteśmy umówieni na rano, na czwartek. Albo na 10:00. No, trzeba słuchać... No, na 10:00 nie, bo już będę w samolocie, ale to rano, panie doktorze, możemy zrobić. Wielki czwartek. 7:08.
chyba jesteśmy umówieni, to proszę być przy radioodbiornikach. Doktor Artur Bartoszewicz był naszym gościem, a państwo tej rozmowy i w ogóle całego poranka i Radio Wnet, i Radia Wnet słuchacie. Dzięki Dziękuję wsparciu. Serdecznie. Dziękuję bardzo. A państwo słuchacie dzięki patronom na patronite.pl/radiownet. Zachęcamy, żeby i zostać patronem, albo żeby kontynuować swoją podróż jako patroni, bo żeby radio płynęło, to potrzeba osób, które będą stale angażować się w trwanie Radia Wnet, żeby ta subskrypcja była regularna, bo to pozwala na regularne działanie i na regularne płynięcie dalej po oceanach fal radiowych, nie tylko radiowych, bo także w internecie na www.wnet.fm i także na kanale YouTube Radia Wnet. Tam wszędzie mogą nas państwo słuchać. Godzina 7:58:59. Za chwilę serwis informacyjny, a ja państwu przypominam jeszcze raz, warto być patronem Radia Wnet. Bardzo serdecznie zachęcamy, a patronom, tym, którzy już z nami są, dziękujemy za obecność. Pan Maciej, pan Tomasz, pani Krystyna, pan Marcin, jeden anonimowy patron, to jest piątka najnowszych naszych patronów. Liczymy, że będzie się zmieniać, bo rzeczywiście sytuacja jest taka, że warto zostać patronem.